Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Po pokonaniu pani plagi gniewu na poziomie normalnym przyszedł czas na heroika. Ogólnie wyciągając wnioski z normala, moim planem było dobranie jak najwięcej Gazdril ile się da, po czym spalenie całej talii mojego przeciwnika w pierwszej fazie, nabuffowanie Gazdril maksymalnie jak się da, po czym zabicie go tak naprawdę w jednej turze. W praktyce wyszło jak wyszło. A propos maksymalnej liczby Gazdril, mamy jedną. Co i tak jest, myślę, sporym sukcesem, biorąc pod uwagę to, że udało nam się w ogóle jakąś dostać, bo dostaliśmy ją z przedostatniego doboru kart, więc i tak myślę, że nie jest źle. I Karak z Pani Plagi Gniewu, poziom heroiczny. Tak czy siak postaramy się ją zabić w jednej turze, omijając drugą, trzecią fazę. Co z tego wyjdzie, to się okaże. Tak, mamy królów, kruszorów w talii. Myślę, że oni też mi się będą... Tak, myślę, że oni też będą tutaj bardzo przydatni. Co ten boss robił w pierwszej fazie? Bo szczerze mówiąc, nie pamiętam. Chyba że jego stronnicy nie mogą spać poniżej jednego punktu życia w jego turze, z tego co kojarzę. Tak, mamy apteczkę, myślę, że to mi zdecydowanie ułatwi życie. Skup się, nie może się regenerować. Zadaj tyle obrażeń, ile zdołasz, a później go wykończymy. Tak, to już znamy. Tak, plan mój jest taki, żeby nabuffować moją rękę maksymalnie jak się da. Po czym zabić przeciwnika tak naprawdę w jednej turze. Co z tego wyjdzie, to się okaże. Tak, jak widzimy, dobrze pamiętam moc specjalną. Stronnicy nie mogą spaść poniżej jednego punktu zdrowia. Okej, okay, ostatnio w sumie na normalu też się bardzo długo boss zastanawiał nad tym, co zrobić, więc... Tutaj mnie nie dziwi. Okej. Dobra, dobierzmy sobie kartę, bo jednak chcemy jak najszybciej ową Gazrillę dobrać. To jest mój cel w tym momencie. Dobra. Nie wiem, ile razy on ma plagę gniewu w talii, szczerze mówiąc, więc to jest dla mnie w tym momencie zagadka tak naprawdę, bo nie wiem, czego się tutaj mogę spodziewać. Tak, mamy ulepszone jajowęże, jak widzicie 4 na 7, więc bardzo agresywne jajowęża. Tak, nie planuję atakować mojego przeciwnika, bo jednak nie chcę mu zbić w ogóle pierwszej fazy. Plan jest taki, żeby go fatyga zjechała do drugiej fazy, a my żebyśmy go po prostu od razu zabili. Mój koszar chce krwi. Mhm. Dobra, im szybciej dobiera karty, tym lepiej dla mnie, bo to oznacza... Koniec kart w jego deku tak naprawdę, więc po cichu liczę na to, że mu się te karty jak najszybciej skończą. Dobra, na pewno to zabijemy. To zdecydowanie. Myślę, że jak możemy coś zabić, to także zabijemy. Ukryte obrażeń na twarz nie powinienem się... obawiać, bo mamy jednak leczenie co turę za 2 punkty obrażeń. Ten boss jakoś dużych stworów nie miał. Chociaż nie, w sumie miał Gromasza. Nie wziąłem tego pod uwagę, że przecież Gromaszem mnie może zabić. Nienawiść bywa trwalsza niż śmierć. Mhm. Jesteś słabe orzem. Niektórym pisana jest zagłada. Halo? Kurczę, nie wiem, co jest z tymi wcieleniami plagi, że oni tak się zacinają. Nie wiem, od czego to zależy. Dobra, zróbmy tak. Dobra, dobierzmy kolejną kartę. Miejmy nadzieję, że ja sobie talii przed moim przeciwnikiem nie zjaram, bo to by, nie ukrywam, było dość przykre. W sumie moje jajo może teraz zniszczyć. A to jest w sumie dziwne, że jajo ginie i tak naprawdę pojawia się z niego wąż morski, który jest od samego jaja mniejszy. Co zniszczy? Smoka, okej. Z jednej strony dziwny wybór, z drugiej może teraz się z nim wytrajdować. Tak, to, że ten boss mnie co chwilę obraża, to pamiętamy z normala tutaj. Nie ma nic nowego. Wiecie co, wystawimy tego mecha, chociaż nie ukrywam, że to wolałbym zostawić na późniejszy etap gry.
No ale może jakoś ten mech przeżyje. Kurczę, jest zgnilec. Tego nie za bardzo jak mam teraz zabić. Tak, żeby od razu zginął po prostu. Chociaż czekajcie. Jednak możemy to zabić. Możemy zrobić tak. Dzięki czemu zgnilec zginie i nic nie przyzwie. Okej. Okay. Więc jednak jakoś się udało. Oj, oj, oj. No to jest niefajne. To jest niefajne, bo za tego pomocą czyści mi tak naprawdę cały stół. Wierna pukawka. W sumie moglibyśmy tego użyć. Też może pójść mój czachotłuk. Dobra, zróbmy tak. Załóżmy sobie broń. Dobierzmy sobie kolejną kartę. Zróbmy tak. I tak, a broni na razie nie marnujemy. Tak, nie chcę za bardzo zbijać punktów życia mojemu przeciwnikowi, bo tak jak mówiłem, najbardziej mi zależy w sumie na tym, żeby jemu tych punktów życia zostało jak najwięcej. 8 plus 4, 12. Dobra, możemy go zabić. Więc jest spoko. Myślę, że najpierw uderzymy królem kruszarem, bo jednak wolę, żeby więcej obrażeń otrzymał mój bohater niż moi stronnicy, bo bohatera jest łatwiej wyleczyć. Łatwiej wyleczyć 50 punktów życia niż 9 chociażby. Okej. Dobra, kruszor wyczyszczony niestety, no ale mamy szarańcze w sumie. Więc niech będzie. Myślę, że szarańcze na chwilę powinny mojego przeciwnika zatrzymać. Kurczę, muszę znaleźć sposób, żeby mu tyle obrażeń nie zadawać, bo jednak chcę, żeby on jak najdłużej pozostał przy życiu jednak. Okej. Okay. Ścieżka wojenna mi się przyda później. Tym bardziej, że jest tańsza o jeden. Kurczę, nie chcę mu bomb wtasowywać też, bo to też jest słabe w tym momencie. Dobra, zróbmy ukrycie. Zróbmy trochę miejsca na stole. No i dobra, teraz byle do Gazrilli. Dobra, jest nosorożec, który sprawi, że będzie dobierał kolejne karty z deku, więc dla mnie to jest całkiem spoko. Niech sobie karty dobiera, nawet kiedy miały być buffnięte całkiem sporo. Nie, Hookmeistera nie będę używał. Hookmeistera nie będę używał, bo mi tylko zajmie miejsce na stole. A tego jednak chciałbym uniknąć. Dobra, nie będę nawet używał mojej mocy specjalnej, po prostu to przeczekamy. Wow! Spore! 9 na 9. Kurczę, mam nadzieję, że dobiorę szybko Gazrillę. Dobra, kolejny król kruszor. On w sumie też jest ok. Dobierzmy sobie kolejną kartę, kolejny łomot. To dobierzmy sobie jeszcze jedną. Kodo. Nadal to nie to, czego oczekiwałem. Dobra, wystawmy coś, żeby było. To zabijemy. To zabijemy. Kurczę, chciałbym sprowokować mojego przeciwnika do użycia plagi gniewu. Okej. Dobra, jest Gazrilla, więc już pierwszy sukces w miarę mamy. 10 kart. Dobra, niech będzie król kruszor. Twoje
Owady są twoją siłą. Mój koszar chce krwi. Okej. W sumie to też mi może pomóc go zabić w jednej turze. W ogóle mój plan jest taki, żeby zabić mojego przeciwnika w jednej turze po prostu. Tylko tutaj plaga gniewu mi może pokrzyżować trochę plany. Okej. Spoko. Dobra, po prostu będziemy robić tak, że mój berserker cały czas był buffowany. Dobra, dobieraj sobie karty, nie krępuj się. Kurczę, zabiję berserkera. Słabo. Bo jednak w sumie na tej karcie mi zależało najbardziej. A tak to będziemy musieli sobie poradzić bez niej. A nie ukrywajmy, że to jednak była jedna z tych lepszych kart w moim zestawie. Dobra, niech będzie tak. Twoje wady są twoją siłą. Okej. Tam karty 6 i 4, spoko. Zdecydowanie muszę sobie zrobić miejsce na Gazrilla. Jeszcze mam 9 kart w dłoni. W sumie mogę jarać karty, jak tak sobie pomyślę. Dobra, jest opętany ghoul. Muszę zdecydowanie uważać na tego typu karty po stronie mojego przeciwnika. Dobra, to może być. Zróbmy tak, kolejne punkty życia dla mojego króla Kruszora. Okej. Spoko. Plagi gniewu nadal nie ma. Skończyły mu się karty. No dobra, mamy to. Myślę, że już raczej mamy życie w miarę ustawione. Dobra, cios w Gazrillę. Teraz ona się oczywiście podleczy. Do fulla, dzięki czemu nie zginie z ewentualnej plagi gniewu, gdyby jakimś cudem jednak ją miał w dłoni. Teraz załóżmy sobie tę broń. I uderzmy Gazrillę po raz kolejny. Podleczymy ją do fulla, żeby nie oberwała. Okej. Kolejny cios w Gazrillę. I znowu ją leczymy. No i w sumie tyle. Bo teraz ścieżka wojenna kończy nasz problem tak naprawdę. 254. 512. Tysiak. Dwa tysiaki. Cztery. Dobra, starczy. Koniec. Spróbuj to przeżyć. Do widzenia. To był najbardziej scheatowany ostatni boss ever. Ale w sumie zrobiłem wszystko legalnie, tutaj nie było żadnego czytowania z mojej strony przecież. Nie było tego. Świetna robota. Świetna robota. Solidne uzbrojenie, moc specjalna, wyposaż bohatera w losową broń i ustaw jej wytrzymałość na 1. Kolejny skarb, siodło brana, daj przyjaznej bestii +3/+3 oraz agonie, daj siodło brana innej przyjaznej bestii. Kolejna talia. I to też już znamy, zniszcz dwóch stronników i daj pancerz równy ich połączonemu atakowi. I młodszy kopacz, tą kartę także znamy. Dobra, poziom heroiczny, komnaty stworzenia pokonany w dość interesujący sposób, ale widać plan mój się udał. Dobra, jeszcze na koniec zajrzyjmy do pakietów. Mam 4 pakiety do otwarcia, 1 klasyczny i 3 z nowej przygody, właściwie z nowego dodatku. Zobaczmy, co tam się w nich kryje.
Fajnie było dostać jakąś legendę, tym bardziej, że dawno legendy z Uldum nie dostaliśmy. No już jednak trochę tych paczek otworzyliśmy. Jest epicka. Plaga Murloków. Nie lubię tej karty. Pan Plagi Murloków był swoją drogą bossem, który najbardziej mnie wkurzył. Więc nie lubimy tej plagi podwójnie. No, Plaga Płomieni. Myślę, że to jest to, co nas czeka na ostatnim skrzydle. I kolejny epik. Nędzna podpucha. Fajny na Big Paladynie. Dobra. Jeżeli chodzi o heroiczny poziom komnat stworzenia, to było tyle. Poszło zaskakująco szybko. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Jakbym wiedział, że tak będzie, to bym w ogóle nagrał wam całość. No dobra, tak czy siak heroik pokonany. Możemy uznać to za duży sukces, że udało nam się to zrobić za pierwszym razem, chociaż nie do końca, myślę, w przewidziany przez twórców sposób. No dobra, w kolejnym odcinku wyruszamy na ostatnie tajemnicze wyzwanie, a na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!